Ojciec pracował na hucie miasteczko. I od początku pracy na hucie, jednym z jego kolegów był Janek Góżny. bardzo później bardzo znany działacz Solidarności. Jak też na tej hucie pracował jeszcze pan Szamborski. Który z kolei dla mnie był kompletnym zaskoczeniem, bo y, tak się złożyło, że został wywieziony do na, na roboty do Norwegii w czasie okupacji i tam poznał Willy Branta, ówczesnego kanclerza Niemiec. No więc dla nas to był kompletny kosmos w tym momencie. To jest tak ciekawostki. Ale Janek Łóżny, dlaczego Janek? Y, on czasami no nie jest tajemnicą, że no, lubił wypić. Był bardzo towarzyskim człowiekiem, bardzo sympatycznym, bardzo otwartym. Y, no, Bywał u mnie w domu też, no więc w dlaczego człowiek no, mimo coś tam słyszał, widział. Nie? Yy, niezależnie od tego, no, słuchanie rzeczywiście tradycyjnego radia z zachodnich rozgłośni to było normalne, tym bardziej, że ojciec też na żywo potrafił z niemieckiego tłumaczyć, więc, bo on z kolei lubił radia Austria. O starajł po prostu tłumaczyć i mówił i opowiadał. I ci ludzie opowiadali tak, jak się czasami tak właśnie tak głożny usiadł, taki szamborski, no, takich paru ludzi siadło, no, tak wspominali historię, no to w wielu dziwnych rzeczach mówili. Dosyć często wspominali też 56 rok. To chyba były lata ich takie najbardziej aktywne, jakieś takie społeczne, bo to do tego wrócę za jakiś, za jakiś moment. W każdym bądź razie w liceum. Tak się złożyło, że za wypowiedź dotyczącą działalności ZSMP, czyli jakoś tak, w czwartej klasie maturalnej, zostałem usunięty z klasy maturalnej. No ale po trzech dniach przywrócili mnie z powrotem, no bo ta sytuacja była taka niezręczna, bo mówiąc na forum klasy o braku działalności organizacji młodzieżowych, a to był jeszcze taki kretyński czas, Yy, ponieważ ZHP byłem związany od bajtla, yy, przekształcano ZHP w HSPS, czy coś takiego. No więc, yy, ci chodzili w jakichś innych tych mundurkach. No, a ja jeszcze jak ten cymbał, w no, klasycznym zielonym, tak jak po prostu z kraja, tak, tak jak Bóg przykład, jak powinno być, no. I to było takie zdarzenie. Yy, ironią losu jest to, że jeden z tych, który mnie przysłużył, się, że do wywalenia, yy, potem stał się jednym z bardzo znanych osób w tarnowskich górach. Już po roku 90, no, a wtedy trochę było inaczej. To był grudzień 78.